pierwszą połowę no, mówił o swoim zespole. Rozegraliśmy poprawnie, straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry, gdzie można było myśleć po pierwszej interwencji Wojtka, że akcja się zakończyła. Trochę pasywność w przerwaniu tej akcji kosztowała nas utratę bramki. Następnie próbowaliśmy bardzo rozsądnie na tyle, ile mogliśmy w pierwszej połowie grać ofensywnie. I liczyliśmy na to, że ten mecz pozwoli nam, szczególnie w pierwszej połowie, doprowadzić do wyrównania i zacząć drugą połowę w trochę większym rytmie i z większym rozmachem. Tak się nie stało. W drugiej połowie żeśmy bardzo dobrze weszli w mecz, także uważam, że druga połowa należała do nas i nie zmienia to faktu, że ostatnie, nie wiem, czy 15 minut graliśmy w przewadze, bo od pierwszego gwizdka w drugiej połowie stwarzaliśmy sobie dużo sytuacji, gdzie powinniśmy wcześniej zdobyć bramkę wyrównującą i uważam, że wynik remisowy jest, nie powiem sprawiedliwy, ale na pewno tego punktu żeśmy nie ukradli. To wszystko. El partido hemos hecho una primera media hora creo que muy buena. Mecz, jeżeli chodzi, uważam, że pierwsze pół godziny zrobiliśmy dobrze. I después no lo hemos hecho bien. I później nie zrobiliśmy nic dobrego. Todo lo bien que nos gustaría a todos. Nie zrobiliśmy to, co się wszystkim powinno podobać. Los jugadores se han dejado el alma. Piłkarze zostawili na boisku duszę. Pero hay una decisión que quiero verla otra vez en la tele. Ale jest jedna decyzja, której chciałbym zobaczyć w telewizji. Que ha marcado el partido. Co w tym momencie zrobiło się tak, jak się stało w meczu. Es cierto que estábamos defendiendo bastante atrás. To jest prawda, że broniliśmy się bardzo z tyłu. Y cuando no eres capaz de cerrar el partido con el segundo gol. Jeżeli nie jesteś w stanie zakończyć mecz z drugą bramką. La cercanía en el resultado. To bliskość, jeżeli chodzi o ten rezultat. Genera esta incertidumbre, no? To w tym momencie stwarza to, co się dzieje na boisku. De todos modos seguimos sumando. Ale chcę powiedzieć, że w tym momencie sumujemy dalej punkty. Y el equipo sigue vivo. I zespół żyje. Tenemos cuatro partidos por delante fuertes. Mamy cztery mecze bardzo ważne przed sobą. De competir. Żeby walczyć. Y el equipo compite. I zespół będzie walczył. Con las armas que tenemos, compite. Z tym wszystkim, co mamy, będziemy walczyć.